Cześć widzowie, dziś pokazuję, jakie mam rzeczy do szkoły. To jest pierwsza. Mam takie plasteliny z unicornem ogólnie. To odkładamy. Mam teczkę ekipy. To jest stary, ale patrzcie, to jest stary zeszyt, ale podobne, co? Mam ekipy, ogólnie nie jestem fanką ekipy. Tylko po prostu mama mi tak kupiła. O, i tu mam na worek, ogólnie taki z liskiem. To odsuniemy sobie. To tutaj mamy kolejną plastelinę taką. O, tu mamy bibułę, taką ładną. Poczekajcie. Tu mamy takie kredki, ja mam strasznie dużo, ale to są fajne. Kolejne karetki. Patrzcie, tu są takie te błyszczące, tu właśnie. I no, ocencie, czy lubicie, no, wpiszcie komentarze, czy chcecie wam się do szkoły, czy nie. No mi tak trochę. No bo ja idę ogólnie do trzeciej klasy. No tu mamy taki cyrkiel, ogólnie takie te przedmioty, taki ten. Jeszcze zostało kilka rzeczy. Taki ołówek i tam jak to się dobra nie weźmie. No ołówki mam takie. O, i tu są farbki. I mój piórnik tak wygląda, jest ładny. Otworzę go. No mam tu straszny burdel. Chcę sobie zobaczyć. Ja zaraz wracam. Dobra, jestem. Patrzcie, tu tak mam tutaj takie nożyczki. No bo ogólnie ja idę do trzeciej klasy i mi się tego się nie chce, bo kocham drugą klasę. No tu mam te takie wepsute, ja nie mogę patrzeć. To się tak łatwo psuje, o mnie to wkurza. No, tu mam jakieś te, mi się już tu nie mieści. Muszę mieć duży ten piórnik. To mi się nie mieści. Tu mam jakieś takie długopisy, tu piszę. Tu mam jakieś takie, o, pokażę wam. Taki jakby lisek, nie wiem co mi z tego wyszło. O, i pokazać wam, jak to się tak robi, patrzcie. Że macie taki domek, to jest taki, patrzcie, tu macie to taki stojaczek i patrzcie, stoi. Coś, to się robi łatwo, czyli że na przykład... no po prostu robicie trójkąt, zwijacie te rogi i macie taką podstawkę i tak to wychodzi, taki domek. Tu mam taki zegar jakiś i jeszcze taki ten, jedynka taka, bo byłam, ogólnie byłam pierwsza w tym. Nie no, bo miałam występować pierwsza, coś tam ten było. To zamknijmy, tak wygląda. Na kolejnym odcinku uporządkujemy i tak to wygląda. I jeszcze mamy pędzelki różne, jakieś farbek. No i ja się chyba żegnam, więc pa! Zostawcie łapki i subskrypcje. Musimy dobić do 100, mówię wam. Pa!